Z tej strony PsychoCoach, a dzisiaj dowiesz się ode mnie, jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty na jednej z najbardziej popularnych giełd kryptowalut na świecie, Coinbase. Jeżeli jesteś zainteresowany programowaniem, technologią oraz rozwojem osobistym, to już teraz zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Mam dla Ciebie też pewną niespodziankę, ponieważ w świecie blockchain, w świecie kryptowalut, będziesz mógł odebrać swoje darmowe kryptowaluty i zrobisz to właśnie dzisiaj na giełdzie Coinbase, więc zaczynamy właśnie teraz. Zacznijmy od wykresów kryptowalut. Jestem na kolejnym serwisie, którego możesz nie znać. Jest to serwis coingecko.com. Tutaj znajdziesz wszystkie aktualne kursy najbardziej popularnych kryptowalut. I dzisiaj coś niesamowitego wydarzyło się na Bitcoinie w przeciągu ostatnich 24 godzin. Zobaczcie, jaki potężny wzrost. Prawie 20%, 19,3%. Kliknijmy sobie na Bitcoina i tutaj mam wykres 24-godzinowy. Zobaczcie, cena wzrosła od 32 tysięcy do prawie 38 tysięcy według tego wykresu na CoinGecko. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego warto zainteresować się rynkiem kryptowalut. Można tutaj bardzo dużo zyskać, ale jak widzisz, też bardzo dużo stracić. Pamiętaj, wszystko co powiem, to nie jest porada inwestycyjna, to jest moje osobiste zdanie. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, to ty zdecydujesz, co chcesz zrobić. A dzisiaj pokażę ci, jak kupić kryptowaluty na Coinbase. Jestem na stronie coinbase.com, to tutaj będziesz kupował oraz sprzedawał swoje kryptowaluty. Jeszcze w tej chwili nie rejestruj się na tej giełdzie, ja pokażę Ci, jak to zrobić, także dotrwaj do momentu w tym odcinku, gdzie pokażę Ci krok po kroku, jak zarejestrować się na giełdzie. Zanim jednak zarejestrujemy się na giełdzie, sprawdźmy, co znajduje się na tej stronie. Poniżej mamy na przykład informację o tym, że będziemy mogli zdobywać darmowe kryptowaluty po rejestracji na giełdzie Coinbase i też o tym chciałbym dzisiaj Ci wspomnieć. 40 dolców za darmo do zgarnięcia. Poniżej mamy informację, że możemy stworzyć swoje portfolio składające się z różnych kryptowalut, np. Bitcoina, Ethereum bądź innych, które są wylistowane na tej giełdzie. I teraz tak, zarządzaj swoim portfelem, czyli możesz nawet ustawić sobie zakupy cykliczne i nie myśleć o tym, czyli podłączasz swoją kartę kredytową czy tam debetową i co miesiąc cyklicznie kupowane są kryptowaluty. Na pierwszej stronie giełda Coinbase chwali się, że jest najbardziej zaufaną platformą kryptowalutową. No, ja szczerze powiem, nie miałem problemów z tą platformą. Na tą chwilę jestem zadowolony. Oczywiście pamiętaj, że przy rejestracji na tego typu giełdzie będziesz musiał przejść procedurę KYC. Co to oznacza? Zwykle oznacza to, że będziesz musiał podać swoje dane, adres zamieszkania, a często też dokument tożsamości. Więc tutaj tego typu weryfikacja jest potrzebna, żebyś mógł zacząć handlować na tej platformie. Niewątpliwie zaletą giełdy Coinbase jest bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, czy to w aplikacji webowej, czy w aplikacji mobilnej. I naprawdę można zacząć handlować kryptowalutami po prostu kilka minut po rejestracji. Jaka jest procedura? Wystarczy utworzyć konto, połączyć swoje konto bankowe, na przykład dodać swoją kartę kredytową, a następnie możesz zacząć kupować i sprzedawać kryptowaluty. Przejdziesz teraz do rejestracji na giełdzie Coinbase. Jak to zrobić? Poniżej tego wideo znajdziesz link, z którego zarejestruj się na tej giełdzie. Link do największej giełdy kryptowalut. Klikasz ten link, zostaniesz przeniesiony do takiej strony. Zaproszono Cię do wypróbowania Coinbase. I teraz uwaga, jeżeli kupisz swoje pierwsze kryptowaluty za kwotę 372 zł na tej giełdzie, to jednorazowo dostaniesz równowartość 37 zł w bitcoinach. Czyli to jest taka nagroda za rejestrację i wykonanie pierwszej transakcji na tej giełdzie. Poniżej znajdziesz formularz rejestracji, wpisujesz swoje imię, nazwisko, adres e-mail i ustawiasz odpowiednio silne hasło. Jeżeli twoje hasło jest poprawnie ustawione, jest odpowiednio silne, po prawej stronie będziesz miał taki zielony okrąg. Zaznaczasz opcję oświadczam, że mam ukończone 18 lat i klikasz na utwórz konto. Coinbase spełnia wymogi RODO, ok, bardzo dobrze, klikamy dalej. Tutaj masz politykę prywatności, czyli zgadzamy się na ich politykę prywatności, klikasz potwierdzam. Pytanie, czy chcesz dostawać spersonalizowane maile, ja klikam nie, ponieważ nie potrzebuję tylu wiadomości na swojej skrzynce e-mail. No i prawie jesteś już
gotowy, żeby handlować na tej giełdzie. Oczywiście musisz teraz zweryfikować swój adres e-mail, czyli wchodzisz na swoją pocztę, no i klikam na zweryfikuj adres e-mail. Tutaj należy skonfigurować weryfikację dwuetapową, czyli oczywiście podać swój numer telefonu i klikasz na wyślij kod. Wpisujesz kod, który dostałeś w wiadomości i klikasz na prześlij. No i tutaj musisz już przejść procedurę KYC, czyli zweryfikuj swojego klienta. No i oczywiście musisz podać, jakie masz obywatelstwo, czyli Polska, dalej masz prześlij. Zweryfikuj swoją tożsamość, czyli musisz podać wszystkie potrzebne dane. Ale to już myślę, że sobie tutaj poradzisz i sam wypełnisz ten formularz. Mam nadzieję, że poprawnie przeszedłeś procedurę KYC. Teraz logujemy się do giełdy w przeglądarce internetowej. Także klikasz zaloguj, wpisujesz swój adres e-mail, hasło i jestem już zalogowany do panelu giełdy. My chcemy kupić swoje pierwsze kryptowaluty, więc przechodzimy sobie do swojego profilu, klikamy na opcję ustawienia, następnie przechodzimy do metody płatności i dodajemy nową płatność. I tutaj możesz podłączyć na przykład PayPala. Mam nadzieję, że znasz ten serwis. Jeżeli poruszasz się po internecie, w szczególności w świecie kryptowalut, to polecam Ci założyć konto na PayPalu. Możesz dodać rachunek bankowy w euro, bądź podpiąć kartę kredytową. Ja mam podpiętego PayPala oraz kartę kredytową, więc wykorzystaj metodę, jaką potrzebujesz. Sprawdźmy kartę kredytową. No i tutaj wpisujesz swój numer karty kredytowej. No oczywiście to może być karta kredytowa bądź debetowa, w zależności jakiej używasz. Wpisujesz numer karty, następnie miesiąc, rok oraz numer CVC, który jest na odwrocie karty oraz kod pocztowy. Następnie dodajesz kartę i teraz przejdziemy do zakupu kryptowalut. Przejdźmy sobie do opcji kupno-sprzedaż i teraz kupimy sobie króla kryptowalut, czyli Bitcoina. Powiedzmy, kupię sobie za 200 euro tego Bitcoina. Niestety tutaj nie możemy wpisać wartości w złotówkach, przynajmniej ja tego nie potrafię. No i wpisujemy tutaj wartość w euro. Wpisaliśmy 200 euro, jednak przy zakupie kryptowalut mamy sporą tak jakby opłatę transakcyjną i zobaczcie, ona wynosi około 8 euro niestety, czyli z 200 euro jest potrącana ta opłata transakcyjna, więc samego Bitcoina dostaniemy za równowartość 192 euro. I to będzie taka po prostu liczba, tak? Teraz musisz wiedzieć, że Bitcoin dzieli się na milion części i ty dostajesz część Bitcoina. Nie musisz kupować całego Bitcoina jako jednej monety, tylko ten Bitcoin dzieli się na wiele, wiele mniejszych części nazywanych Satoshi. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, to w świecie kryptowalut posługujemy się tak jakby symbolami i BTC to właśnie oznacza Bitcoin. Musisz się przyzwyczaić do tych symboli, bo one są często spotykane w tym świecie. No i co musisz zrobić? Klikasz na kup teraz i ten Bitcoin zostanie zakupiony. Mam nadzieję, że udało Ci się zakupić swojego pierwszego Bitcoina. Teraz możesz robić różne rzeczy. Cyklicznie dokupować tego Bitcoina, możesz handlować nim, ale mam dla Ciebie kolejną niespodziankę oferowaną przez giełdę Coinbase. Na głównej stronie, jeżeli przejdziesz sobie do strony głównej tutaj, to mam coś takiego jak zdobywaj kryptowaluty. Klikasz na zdobywaj kryptowaluty i tutaj możesz wykonywać pewne proste quizy. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi dostaniesz darmowe kryptowaluty na giełdzie Coinbase. Ale o tym powiem może w kolejnym odcinku. Właśnie zostałeś uczestnikiem tego niesamowitego świata kryptowalut. Mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję. Poniżej tego wideo zostawiłem Ci link do mojego kursu programowania Python oraz kryptowalut. Co znajduje się w tym kursie? Stworzysz portal informacyjny o kryptowalutach, gdzie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Dowiesz się, jakie wydarzenia są związane z kryptowalutami, które mogą wpływać na ich cenę, aktualną cenę. Stworzysz wyszukiwarkę kryptowalut, a także połączysz się z portfelem MetaMask za pomocą odpowiedniej biblioteki web3.py, czyli połączysz się z internetem 3.0, połączysz się z blockchainem kryptowaluty Ethereum i zaczniesz wyciągać dane z tego blockchaina. Wszystko napiszesz właśnie w Pythonie, także zapraszam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia na moim kanale.